Gość poranka. Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Dzień dobry o poranku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Spotykamy się w przeddzień 35. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce. Jutro zorganizowali państwo konferencję Mity Założycielskiej III Rzeczypospolitej. Przełom 1989 roku z perspektywy 35 lat. Dla historyka czym jest mit i czy jest ważny? Tak, no to, to, to jest ważne I nawet nie tylko dla historyka, myślę, że również dla socjologa, dla, dla osób zajmujących się no, szeroko po, pojmowaną humanistyką, bo my w jakimś sensie odbieramy rzeczywistość przy pomocy symboli i to, co dzisiaj przeżywamy, za kilka lat, kilkanaście, staje się no, pewnym zestawem jakichś znaków, zwłaszcza w takiej komunikacji społecznej, gdzie jakby stokiamy się z różnymi ludźmi. I to jest ważne, prawda? bo mit czasami się używa tego słowa, żeby powiedzieć coś nieprawdziwego. Ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że my jakby przyjmujemy jakieś fakty, jakieś zdarzenia jako dobre, złe a czasami jako ambiwalentne i jakby z nich skonstruujemy swoją opowieść, często taką ważną dla naszej tożsamości, dla rozumienia tego, co się wydarzyło w przeszłości. O ile jesteśmy w stanie jako społeczność przyjąć pewien zestaw faktów? O ile jesteśmy. Tak, to zgadza się. No właśnie, jak jest w przypadku 1989 roku, roku przemian, obrad okrągłego stołu, częściowo wolnych wyborów, także rządu Tadeusza Mazowieckiego. Co do faktów, po 35 latach ma pan poczucie, w naszym społeczeństwie występuje zgoda, a różnimy się, jeżeli chodzi o znaczenia? raczej tak, chociaż oczywiście istnieją pewne również mity w takim sensie, no, nieprawdziwych y, takich y, 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 opowieści, to znaczy jest, jest na przykład taka, y, taka legenda spiskowa, prawda, że gdzieś w Magdalence coś się wydarzyło. Oczywiście ta Magdalenka i Okrągły Stół były ważnym elementem tego procesu 89 roku, ale, ale wydaje się, że jednak, y, jeśli nie w 100, to w 90 paru procentach wiemy, co się działo i w Magdalence, i przy Okrągłym Stole, i przy tych innych Wydarzeniach. Także to historycy dość chyba dobrze już opisali wydarzenia 89, 89 roku. Natomiast właśnie są te co najmniej trzy ważne momenty, czyli Okrągły Stół, wybory czerwcowe i powstanie rządu mazowieckiego, które myślę, że są pamiętane i jakoś funkcjonują w naszych, w naszych opowieściach. I wokół nich no, toczą się właśnie spory, ale też widać myślę, że pewne przesunięcia. To znaczy, o ile y, chyba najbardziej kontrowersyjny był zawsze Okrągły Stół, jako jednak porozumienie, w którym uczestniczyli z jednej strony no, bohaterowie walki o wolność, ale z drugiej strony ci, którzy no, byli twórcami stanu wojennego. I, I to była to był duży powód takiego no powiedzmy sceptycyzmu znacznej części opozycji czy ludzi w ogóle popierających solidarność wokół wobec, wobec tych, tych, tej wiosny 1989 roku. Wydaje się, że ten 4 czerwca, no, czy, szerzej rozumiany, bo potem była druga tura wyborów, ale generalnie to zwycięstwo czerwcowe Solidarności było chyba tak najbardziej powszechnie odbierane jako ten, ten moment kulminacyjny 89 roku. No i potem znów, jeśli chodzi o rząd Mazowieckiego, myślę, że te zdania były zawsze trochę podzielone. Z jednej strony to był taki moment rzeczywiście wspaniały, że po raz pierwszy ten rząd jest niekomunistyczny. Nie ale jednocześnie, właśnie jednak budowany na jakimś kompromisie, bo tam i, i był generał Kiszczak w tym rządzie, i generał Siwicki, więc też ważne postaci tych twórców stanu wojennego. No, można powiedzieć, że taki podział, jeżeli chodzi o świętowanie czy obchodzenie 4 czerwca, jedni wskazują na rocznicę częściowo wolnych wyborów, inni przywołują. Te noc z 4 na 5 tak. czerwca, czyli odwołanie rządu Jana Olszewskiego w 1992 roku. To prawda, no ten 4 czerwca, tu się <laughs> dwa wydarzenia odległe Które od też dobrze pokazują właśnie ten podział, te różnice w, 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 w pamięci o tamtym czasie, o, o przebiegu przemian, konsekwencjach. Tak, chociaż trzeba powiedzieć, że w, jak patrzymy na, na poprzednie dekady, Dość długo ten 4 czerwca 89 roku jednak był datą wspólną. Wydaje się, że on się dzisiaj troszeczkę bardziej rozjeżdża. To znaczy, o ile już 92 rok i 4 czerwca i, i obalenie rządu Olszewskiego oczywiście było taką datą, czy jest taką bardzo, ważną datą dzielącą, to ten 4 czerwca 89 roku był dość powszechnie jednak uznawany. Co więcej, nawet... Okrągły stół w części obozu prawicy był też aprobowany, no, chociażby Lech Kaczyński y, organizował swego czasu w 2000. Y, dziewiątym roku taką dużą konferencję poświęconą właśnie Okrągłemu Stołowi, y, gdzie właśnie obro, aprobatywnie odniósł Oczywiście, no to, był, nie, to, to nie, nie obejmowało całego obozu prawicy. Także myślę, że tutaj też to jest ciekawe, jakby zobaczenie pewne, pewne jak, jak pewne, wydarzenia, te matry, które... pewne wydarzenia się przesuwają jakby na takiej mapie od takich, które budzą właśnie na przykład konsensus, albo przynajmniej jakąś, jakąś aprobatę do takich, które stają się troszkę przedmiotem sporów. A co jest przyczyną tego przesunięcia? Jak pan to jako historyk z jednej strony, ale przecież także uczestnik wielu wydarzeń, także działacz opozycji w latach 80., mocno zaangażowany w tę działalność społeczną, jak pan, jak pan to interpretuje? W dużej mierze no, to jest tak, że te wydarzenia to, to jest jednak taka przedłużona teraźniejszość. To znaczy wciąż osoby aktywne przy, w 89 roku w, w, są. Uczestniczą w życiu politycznym. W związku z tym ten, te, te wydarzenia stają się takim elementem genealogii politycznej. I to jakby prowadzi do, do takiego rozjeżdżania się pewnych ocen. Myślę, że to jest główny taki, główny taki mechanizm, ale oczywiście jakieś tam zaczątki tego były również wówczas, prawda? Czyli na pewno. Dzisiaj, dzisiejsza, na przykład środowiska prawicy, w dużej mierze no, budowały swoją tożsamość na tych środowiskach, które w jakimś sensie były poszkodowane tym pierwszym okresem reform 89 roku. To jest pewien, pewien, pewien rodzaj nawet paradoksu, prawda, że prawica, która zazwyczaj jest, jest traktowana jako taki ruch, przynajmniej w sensie gospodarczym, wolnorynkowy. W Polsce ona w dużej mierze jakby przejęła funkcję takiego takiego ruchu politycznego wspierającego i bazującego na tych środowiskach właśnie pokrzywdzonych, zubożałych, takich, które właśnie w jakimś sensie straciły na tych pierwszych latach transformacji. No właśnie, tutaj dochodzimy do tego kolejnego punktu, kolejnego e, pojęcia niezwykle istotnego. Z jednej strony jest ta sfera faktów, mówi Pan, uzgodniona w znacznej mierze przez historyków, ale jest także sfera, sfera pamięci. pamięci. 4 pamięci. Wody, czerwca w e, konsekwencji e, 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 każdego, kto e, w tamtym czasie był aktywny politycznie, zawodowo. Może zupełnie e, stanowić inną cezurę życiową. Początek. Czegoś, co, co trudno jednoznacznie opisać. Ja, ja myślę, że jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o sam czerwiec 1989 roku, to no przynajmniej takie moje jest doświadczenie, tak, tak wskazuje moja pamięć, ale też też lektura różnych wspomnień, no to, to jednak jakby poczucie tego, że takie miażdżące zwycięstwo Solidarności, no bo, bo wtedy 35%, czyli te wszystkie. Miejsca, które były do zagospodarowania w Sejmie, zostało wygranych przez Komitet Obywatelski Solidarność, a 99 ze 100 miejsc w Senacie, no czyli powiedzmy, że tego jednego zabrakło do, do pełnego sukcesu, no to jednak było poczucie ogromnego takiego doświadczenia politycznego, które musi przynieść również bardzo poważne zmiany systemowe. I to, I to jest niesłychanie ważne. Takie po, nagle poczucie siły po tych wielu latach, no jednak gnicia funkcjonowania, najpierw w podziemiu, potem w takim półakceptacji, bo tam gdzieś po 1987 roku ta opozycja już mogła funkcjonować niemalże półlegalnie, ale to jednak było poczucie cały czas gnicie. Że tu jest nagle jakaś nowa, nowa, nowe wydarzenie i to, to wydaje mi się, że, że, że to doświadczenie było powszechne. Potem, oczywiście, były z różnego powodu, były różne zawody, a, to, a to, to właśnie to, że nie dość szybko rozliczono ten reżim komunistyczny, a to, że wiele osób straciło już nawet może nie w 1989 roku, ale zwłaszcza 90 rok. Reformy rynkowe no, firmowane przede wszystkim przez wicepremiera Balcerowicza to był też niesłychanie trudny okres dla wielu Polaków. Więc to jest, myślę, że, 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 że tu się ten. ten, ten tu następuje ten rozjazd, taki pamięć. Zaprosili Państwo do tej dyskusji z jednej strony uczestników tamtych wydarzeń, z drugiej, badaczy. Tak, rzeczywiście. No, wśród tych uczestników konferencji pojawił się m.in. Aleksander Hall, wówczas minister w rządzie. Tadeusza Mazowieckiego, będzie też Jan Maria Rokita, ówczesny poseł do parlamentu, do, do, do Sejmu, ale też bliski współpracownik wówczas Bronisława Geremka, będzie Czesław Bielecki, który wówczas pozostał poza życiem takim wściśle politycznym, ale był wówczas no, znanym publicystą i wydawcą, ale też wybitni naukowcy Antoni Dudek, Jan Wawrzyniak, między innymi. Pojawią się na tej konferencji. Więc myślę, że to będzie ciekawa możliwość konfrontacji opinii tych, którzy uczestniczyli jako politycy, jako publicyści, jako osoby publiczne w tamtych wydarzeniach, no i tych, którzy są badaczami i z, pewnej, z pewnym dystansem, z pewnej perspektywy mogą, opisywali i opisują te wydarzenia. Zapraszamy. Udział jest możliwy w formie tradycyjnej, internetowej, jak to można, państwo zaplanowali? Tak, można, można uczestniczyć osobiście. Najlepiej się zarejestrować, bo wtedy ma się Gwarancję wejścia na konferencję e, przez stronę internetową www.muschap.pl ale można też y, za pośrednictwem mediów y, internetowych. Y, Uczestniczyć czy przyglądać się debacie i przysłuchiwać się debacie. Także zapraszamy również do korzystania z mediów. Na pewno przez YouTube i, i, i Facebooka będzie można śledzić. Konferencja to jest oczywiście ważny powód, bo odwiedzić Muzeum Historii Polski po raz kolejny, jeżeli Państwo korzystali z naszych sugestii i Państwa zaproszeń, albo po raz pierwszy, a co jeszcze można zobaczyć w muzeum obecnie? No, w, w tej chwili mamy tak, takie taki moment przejściowy. Do, do wczoraj mieliśmy wystawę taką pokazującą Pałac Wazowski Villa Regia, a właściwie te kamienne detale, które pozostały i zostały wydobyte z Wisły przez archeologów, a od 15 czerwca będziemy mieli dużą wystawę Potęga Opowieści. To będzie wystawa, gdzie Opowiadamy, jak budowano historię Polski, jak tworzono historię Polski. W tym sensie, że historia to nie jest tylko to, co się wydarzyło, ale również to, co różni ludzie, historycy, ale nie tylko. Często również malarze, artyści, jak ją przedstawiają. Więc nasza, nasza wiedza o historii to jest często właśnie mieszanka takiej wiedzy historycznej i, i tych wyobrażeń. I te właśnie różne wyobrażenia, począwszy od Galla Anonima, aż po o dzisiejsze muzea historyczne, czy dzisiejszy film historyczny, pokazujemy. To już od połowy czerwca. A praca nad wystawą stałą, na jakim jest etapie, proszę powiedzieć? praca trwa. Jak ktoś będzie zaglądał do naszego muzeum, to musi się, musi, sp, 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 może się spodziewać hałasów, które dobiegają właśnie z górnych, górnej kondygnacji naszego muzeum, bo tam po prostu trwa od, od już kilku miesięcy montaż wystawy stałej. No, chcielibyśmy zakończyć ten montaż na początku, czy na wiosnę 2026 roku. Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, gość Poranka Dwójki z zaproszeniem na jutrzejszą konferencję a już wkrótce także na nową wystawę. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. I ja bardzo dziękuję. Gość poranka dynki.